mamy okres pandemii, także na to też musimy delikatnie zwracać uwagę. Wiadomo, że na przestrzeni publicznej nie ma obowiązku noszenia maseczek, no ale żebyśmy się lekko stosowali do zasad dystansu społecznego. I tutaj współpracujemy z policją na całej trasie, więc przejazd będzie w jednej kolumnie zorganizowanej, więc tutaj policja będzie nas prowadziła zarówno z przodu, jak i z tyłu. Stosujemy się do tego, co policja nam powie i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Na trasie nas przejmie policja szczecińska i już będzie prowadziła nas bezpośrednio pod wały Dobrego, gdzie mamy docelowo przewidziane nasze główną część zgromadzenia. No i w sumie to tyle, nie? I przepraszam, że nie zacząłem od tego, ale witam wszystkich rolników. Nie będę witał każdego z osobna. Witam wszystkich i dziękuję za zorganizowanie i za przybycie. To tyle ode mnie. Szanowni Państwo, witam także wszystkich Państwa. Jestem bardzo zadowolony z tego, że jest nas tak wielu, że się budzimy do tego, żeby walczyć wreszcie o swoje interesy. Miejmy nadzieję, że nasz protest odniesie skutek. Protesty są organizowane w 12 na tą chwilę województwach. To jest protest ogólnokrajowy Unii, do którego my się przyłączamy jako rolnicy zachodniopomorscy. Ten protest będzie polegał na tym, że przejedziemy tutaj z Pyrzyc, w trakcie dołączą się samochody, ale także ciągniki na trasie. Zawieziemy petycję dla pana wojewody, oczywiście tam powiemy kilka słów dla medii na wałach Chrobrego, na schodach Urzędu Wojewódzkiego. No i później będziemy prosili funkcjonariuszy policji, żeby nas bezpiecznie odprowadzili w stronę Pyrzyc. I tu się ten protest zakończy. Myślę, że to powinno trwać w granicach 4,5 godziny, no bo jednak dojechać do Szczecina to no, nie jest tak szybko. Te ciągniki też... Myślę, że ten, który będzie prowadził, to powinien być ten ciągnik. On by był pierwszy, prowadziłby protest. Powinniśmy się dołączać wszyscy. Zaraz nam policja powie jak. Panowie z policji nam wytłumaczą jak. Czy będziemy jechali w ruchu ciągłym, czy tam jakieś przerwy będą, ale to nam panowie wytłumaczą. Myślę, że powinniśmy jechać prędkością nie szybciej niż 35 km na godzinę. Dlaczego? Dlatego, że tu są ciągniki w miarę nowe, które tam maksymalną prędkość te 40 km na godzinę mają i jechać w miarę równym tempem. Zatrzymywać odpowiedni dystans od siebie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No bo wiadomo, że ciągnik to jednak swoją masę ma i tam te parę metrów trzeba, żeby się zatrzymał. Szczególnie w momencie, gdy będą do nas dołączali koledzy tuż za Pyrzycami na skrzyżowaniu, później na Starym Czarnowie i na Kołbaczu. Tam będą dojeżdżali rolnicy i tam musimy naprawdę zachować szczególną ostrożność, no bo ta kolumna jednak będzie duża. No proszę Państwa, no cóż więcej, nie będę Wam przedstawiał postulatów, bo to odczytamy na wałach Chrobrego i tam powiemy o trudnej sytuacji. Z tego, z czego się cieszę, to mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że dołączają do nas kolejne związki. Wczoraj dołączyły kółka rolnicze i oficjalnie pan Serafin ogłosił to na Facebooku, też przesłał do nas pismo, że się dołączają i ich członkowie będą, dołączą. Dołączają też związki branżowe, dołączył między innymi Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i oni tam przedstawiciele będą, też im oddamy głos. Myślę, że my nie powinniśmy się dzielić, wszyscy rolnicy powinni być razem, dlatego że no, w grupie siła i w grupie możemy zwyciężyć wszystko. Proszę Państwa, można prosić Państwa funkcjonariuszy? Witam serdecznie wszystkich, nazywam się podkomisarz Dawid Symela. Wspólnie z komendantem powiatowym Policji w Pyrzycach będziemy się dowodzić dzisiejszym zgromadzeniem. Będziemy czuwać nad tym, żeby przejazd przez miasto Pyrzyce aż do samego Szczecina odbył się bezpiecznie. Dlatego prosimy, żeby wykonywać nasze polecenia, zachować odpowiedni odstęp i dystans przed poprzedzającymi pojazdami, zwracać uwagę również na pierwszych uczestników ruchu i stosować się do naszych poleceń. Proszę również, jeżeli będą Państwo dojeżdżać do tych newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Pyrzyce i też dalej. Chodzi mi tu głównie o skrzyżowania o ruchu okrężnym, ronda. Pomimo tego, że będziemy tam kierować ruchem, proszę zachować szczególną ostrożność, odstęp, żeby bezpiecznie i sprawnie przemieścić się przez miasto. Będziemy tutaj z organizatorem w stałym kontakcie. Jeżeli bezpośrednio nie będziemy mogli Państwu przekazać poleceń lub będą one nieskuteczne, będziemy tu z Panem organizatorem się kontaktować, żeby bezpiecznie przejechać. Proszę również, jeżeli dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie udrożnić ruch radiowy, który będzie prowadził, jest to Opel Insignia, który jest tam
na początku, a także pojazd oznakowany MAN, radiowóz, który tam stoi, za nim będziecie podążać. Jeżeli te dwa pojazdy będą zjeżdżać i scenariusze z tych pojazdów będą wydawać sygnały, proszę również się stosować do tych sygnałów i zjechać na pobocze, tudzież w inne miejsce, żebyśmy sprawnie dotarli do tego, do Szczecina. W Szczecinie również dołączą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, żeby wszystko sprawnie przebiegło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu komendantowi. To proszę państwa, proszę tak, ten ciągnik pojedzie pierwszy, później dołączy kilka ciągników, kilka samochodów, ciągników. Powoli się ustawiajmy i wyjeżdżajmy. Zaczynamy protest. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności rolników, którzy postanowili się przyłączyć do tego protestu. Chciałem ogłosić, że rozpoczynamy to zgromadzenie oficjalnie. Informujemy służby. Służby już wiedzą. Zgromadzenie uważam za otwarte, tak jak się umawialiśmy. I pragnę powitać wszystkich. Nie będę wymieniał z imienia, z nazwiska. Cieszę się, że każdy tutaj, kto jest, że dołączył i liczę na wsparcie. No i trochę jestem zasmucony informacją, że pan wojewoda... Jest pan wojewoda, bo mieliśmy informację, że pana nie ma. Więc podejmuję pan rękawicę, cieszę się. Witam pana również bardzo serdecznie. Proszę państwa, ja może stanę tak, żeby było dobrze widać i dobrze słychać. Panie wojewodo, witamy bardzo serdecznie. Jest, myślę, że pan dla nas partnerem, na którego ręce przekażemy postulaty. Jeszcze panie wojewodo, w tym momencie nie, ale odczytamy te postulaty. Przyłączyliśmy się do protestów ogólnokrajowych Agrounii. Tych protestów jest ponad 50. Mają one różny zasięg. To jest blokada dróg, to są przejazdy z wręczaniem petycji i listów do wojewodów. I generalnie odbywa się to w 50 ponad miejscach. Także zasięg jest bardzo szeroki. Panie wojewodo, chciałem odczytać to, te postulaty i ten list, który został skonstruowany przez Agrounię i pana Kołodziejczaka. List do pana wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Szczecin, dnia 9.02.2022 rok. Polskie rolnictwo znalazło się na równi pochyłej, a zawód rolnika stał się zawodem wysokiego ryzyka. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Upadają kolejne gospodarstwa rodzinne. Pogarsza się ich bilans i rentowność. Rosną koszty produkcji. Wszystko to przekłada się na załamanie nastroju wśród rolników i na wsi. Nie otrzymujemy godnej zapłaty za naszą ciężką pracę, a relacje handlowe, szczególnie pomiędzy rolnikami, producentami żywności, a pośrednikami, wielkimi korporacjami, są niesymetryczne. Polska jest coraz bardziej zależna od importu śmieciowej żywności z zagranicy, która według nas nie jest w należyty sposób kontrolowana przez służby państwowe. Wszystko to skończy się tragicznie, a strategiczny dział gospodarki, jakim jest rolnictwo, upadnie. Utracimy bezpieczeństwo żywnościowe. Polacy chcą mieć dostęp do polskiej zdrowej żywności w przystępnej cenie. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli nie uporządkujemy sytuacji na polskiej wsi i polskiej prowincji. Krótkowzroczna polityka rządzących skazuje nas na zabójczy dla polskiej wsi Zielony Ład, którego kształt wymaga znaczącej korekty. Obecny kryzys, jaki przeżywa Polska, to najgorszy czas na jego wdrażanie. My, rolnicy i konsumenci, nie zgadzamy się, żeby Zielony Ład był w Polsce wprowadzany chaotycznie, jak to ma na przykład miejsce w przypadku Polskiego Ładu. Nie jesteśmy na jego przyjęcie finansowo i organizacyjnie przygotowani. Dużo do życzenia pozostawia też wsparcie państwa, które nie robi nic, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom tej ambitnej polityki redukcji dwutlenku węgla. Przed jej zaaplikowaniem do polskich warunków musimy zrobić porządek we własnym domu przez zmiany systemowe, które zwiększą pozycję i siłę polskiego rolnika. Jak na razie polskie rolnictwo jest wciąż za słabe ekonomicznie. Rynki zbytu na towary rolne są zmonopolizowane przez wielkie korporacje, a pierwsze efekty wdrażania pomysłów dekarbonizacyjnych już znacząco zmniejszyły siłę nabywczą Polaków. Obserwujemy z uwagą rynek żywności i już dzisiaj dostrzegamy barierę popytową.
Polaków nie stać na drogą żywność, a polskie budżety domowe nie wytrzymują dalszego wzrostu inflacji oraz galopujących cen podstawowych artykułów żywnościowych. I główny postulat Agrounii: nie będziemy pariasami we własnym domu, nie będziemy umierać w ciszy. To jest nasz i naszych rodzin dom i nasze muszą być w nim prawa. Zielony Ład w obecnym kształcie dobije polskie rolnictwo oraz horrendalnie podniesie ceny żywności. Na polskich stołach znowu może być biednie. Jesteśmy przeciwko przejmowaniu polskich gospodarstw przez wielki biznes. Jesteśmy przeciwko monopolowi sieci handlowych, która wykańcza drobny i średni handel. Jesteśmy przeciwko zmowom cenowym, spółkom Skarbu Państwa, które nastawione na zysk, a nie na pracę na rzecz polskich rolników. Jesteśmy za zmianami i rozwojem, ale nie może się on odbywać kosztem ludzi i kosztem niszczenia ich pracy, efektów codziennego znoju i dorobku wielu pokoleń. Mamy czego bronić i wspólnie to obronimy. Nie ma powodu, aby wracać do modelu transformacji z lat 90. Domagamy się pilnego spotkania z premierem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mateuszem Morawieckim. Czasu pozostało mało. Uchylanie się od rozmów będzie nielogiczne. Przeciwstawiamy się drożyźnie. Chcemy obniżenia marsz na nawozy, energię elektryczną, środki ochrony roślin, gaz oraz paliwa. Nie dla Zielonego Ładu. Musimy poprawić system ubezpieczeń rolniczych. Zawiesić egzekucje komornicze. Przepraszam, ale zaraz to jakoś ułożę sobie ładnie. Odłużyć polską wieś, wprowadzić spójną politykę rolną w państwie, wprowadzić przejrzysty system obrotu gruntów w oparciu o konsultacje z rolnikami z danego terenu, zaprzestać inwigilacji społeczeństwa. To ma służyć tylko i wyłącznie wyłapywaniu bandytów i przestępców, a nie żeby podsłuchiwać ludzi przyzwoitych. I wprowadzić pakiet klimatyczny Agrounii, stabilizacja i rozwój. Szanowni Państwo, w tej chwili oddam głos panu wojewodzie, a później przekażemy postulaty i później omówimy jeszcze dalszą ciąg tego, co się dzieje w rolnictwie i po co tu przyjechaliśmy. Proszę bardzo, panie wojewoda. Szanowni Państwo, z wielką uwagą wysłuchałem postulatów, które Państwo przedstawiliście, natomiast chciałbym też podkreślić, że w ubiegłym sił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i mieliśmy bardzo konstruktywne spotkanie, prawie 5-godzinne, podczas którego wszystkie praktycznie te rzeczy zostały omówione, o których Pan wspomniał. Była możliwość wypowiedzenia się, była możliwość prowadzenia dialogu, bo na tym tak naprawdę nam zależy, żeby problemy polskiego rolnictwa rozwiązywać poprzez dialog. Nie poprzez konfrontację, ale tylko i wyłącznie poprzez dialog. I właśnie temu służyło spotkanie w Waszkowicach. Ja wiem, że tam też na tym spotkaniu Pan był obecny, dyskutowaliśmy i tam można było się wymienić poglądami. Wiem też, że Pan Premier Henryk Kowalczyk przedstawił wiele rozwiązań dla polskiej wsi, wychodząc naprzeciw właśnie tym postulatom. Ja oczywiście przyjmę od Pana tę petycję i przekażę Panu Premierowi. Dziękuję. Także przekazujemy Panu oficjalnie tę petycję, proszę się zapoznać. I niezmiennie postulujemy, aby spotkał się z naszymi liderami premier, jeżeli się nie boi. No i proponowałbym, żeby nie używać w stosunku do wicepremiera określenia premier, no bo raptem zaraz okaże się, że każdy z nas jest premierami. To jest jedna sprawa, a kolejna sprawa, no to to spotkanie było nieautoryzowane praktycznie przez większość środowisk rolniczych. Jedno ze środowisk tam było obecne. Rolnicy musieli wiele godzin stać na wietrze, na deszczu i z tego co wiem, osób, które tutaj były, pan Wacław może potwierdzi, są bardziej rozsierdzone tym spotkaniem niż zadowolone z jego efektów. Także rozmawiać możemy, ale w końcu zacznijmy o tym rozmawiać, tylko rozwiążmy te problemy, a na razie to tylko pijecie kawę i tak to wygląda. Dobrze, ja dziękuję za przekazanie tej petycji i zobowiązuję się, że zostanie. Panie wojewodo, dziękujemy. Szanowni Państwo, żeby przejść do rzeczy,
to nie jest tak, że przyjechaliśmy tutaj sobie troszeczkę pofolwarczyć. Nie, nie, proszę Państwa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby załatwiać interesy. My staraliśmy się przez 7 lat rozmawiać z tą władzą, ale z tą władzą rozmawia się w sposób nieskuteczny. Władza słucha, ale nic nie robi. Proszę Państwa, dzisiaj jak mówi się, że wzrosły ceny gazu, że nasza opłacalność produkcji zeszła do zera, często poniżej, efektem tego jest te 700 gospodarstw, które jest licytowane każdego miesiąca. Taka sytuacja była tylko za czasów Balcerowicza. Z przykrością stwierdzam, że do dzisiaj do niej wracamy. Nie możemy się cofnąć ani pół kroku do tyłu. Jeśli się cofniemy, za 2, za 3 lata nas tutaj też nie będzie. Dzisiaj jeszcze nas stać na to, żeby zająć tu parę godzin przed wojewodą, żeby spotykać się z ministrami i żeby załatwiać nasze interesy. Za chwilę ta władza doprowadzi do tego, że już nas nie będzie. I niestety nasza niezależność żywnościowa się skończy. Mówimy ministrom, że to jest ich wina, że wzrosły ceny nawozów, a oni mówią do nas, że nie, to na rynkach światowych gaz wzrósł. No proszę Państwa, z pełnym szacunkiem, ale niestety myśmy słuchali, jak nasi przedstawiciele z tego właśnie rządu mówili, że kupują najtańszy gaz od Stanów Zjednoczonych, a powtórę 40% gazu wydobywamy w kraju. Ja nie słyszałem, żeby górnicy naftowi raptem się cieszyli, że 1000% wzrosły im pensje. Ja nie słyszałem, żeby 300-400% wzrosły ceny energii, tak jak nam wzrosły ceny nawozów. Ja nie słyszałem o takich podwyżkach, proszę Państwa. Z drugiej strony, jeśli rozmawiamy o nawozach, to jest niewytłumaczalne, dlaczego wzrosły ceny fosforu i potasu. Tam niepotrzebny jest gaz do ich produkcji, bo to są po prostu kopaliny. Ale przykro mi patrzeć na człowieka, który był naszym ministrem spraw zagranicznych. Dzisiaj chyba tylko dlatego, że nawiązywał stosunki z nieistniejącym państwem San Escobar, został przez nas wybrany na eurodeputowanego. I ten eurodeputowany, były minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, mówi w jedynie słusznej telewizji, proszę Państwa, że na Łukaszenkę to trzeba nałożyć sankcje, że trzeba mu zabronić sprzedaży na zachód kopalin. Trzeba mu potasu zabronić sprzedawać. I chwilę po tym Amerykanie w rozmowie z Litwinami blokują przewóz potasu, kopalin potasu do portu w Kłajpedzie. Proszę Państwa, za taką politykę niestety płacimy my. Płacimy my. Towarzystwo się bawi, towarzystwo opowiada, przepraszam, głupoty, a my cierpimy. A na końcu będą cierpieli konsumenci. Bo jeśli my zapłacimy drożej za nawozy, no to jak Państwo myślicie? Chlebek będzie tańszy? No chyba nie. To spowoduje lawinowy wzrost cen. Szanowni Państwo, byliśmy jako rolnicy pyrzyccy, teraz jesteśmy szersi z całego województwa, szerszy tutaj gronie, ale byliśmy w Policach, rozmawialiśmy z zarządem Polic. Złożyliśmy zapytania do zarządu ponad 2 miesiące temu. Pierwsze z nich brzmiało, jaki jest rzeczywisty koszt produkcji 1 tony saletry, 1 tony mocznika i tak dalej, i tak dalej. Drugie pytanie brzmiało, żeby przedstawili nam listę swoich odbiorców, swoich dealerów i po jakiej cenie dealerom zbywają ten nawóz. Trzecia, jaka była produkcja roku 2020-2021 i obecnie, do chwili obecnej, kiedy tam pojechaliśmy. Następna rzecz, jakie były podpisane od początku roku kontrakty na handel nawozu grupy azotów na zewnątrz, do innych państw. Proszę Państwa, no ponad 2 miesiące minęły, nie mamy odpowiedzi. Czy to jest poważne traktowanie problemów rolnictwa? Że my nie wiemy, czy ten nawóz kupimy taniej, czy nie? My nie chcemy dopłaty do tego nawozu, bo po co nam ona? My chcemy, żeby za nasze produkty zarabiać godnie i żebyśmy za te produkty zapłacone mieli tyle, byśmy mieli pokryte koszty produkcji i żebyśmy mieli jakiś zysk. Bo dzisiaj raty za te wszystkie ciągniki, za ten sprzęt, niestety nasze gospodarstwa dobijają. A niestety kredyty cały czas drożeją. Proszę Państwa, jeśli mówimy o paliwie i tym obniżeniu VAT-u, no śmiechu warte. Tak naprawdę paliwo dla nas zdrożało, a czekają nas następne podwyżki. Ja Państwa nie straszę, ale w półroczu pierwszym tego roku wygasa kontrakt na dostawę ropy z Rosji. 60% do rafinerii w Płocku mamy ropy z Rosji. Jak myślicie Państwo, jak my plujemy na wszystkich i nieskłóceni jesteśmy chyba tylko z Bałtykiem, to ta ropa będzie tańsza czy nie? No jak Państwo myślicie? Takiej polityki, która zabija naszą gospodarkę, nie wolno prowadzić.
Nie wolno prowadzić, bo kraj nam się wynarodowi. Będziemy musieli uciekać za chlebem za granicę. Proszę Państwa, często spotyka się to, o czym mówił były obecny jeszcze wicepremier, minister rolnictwa, pan Henryk Kowalczyk w Baszkowicach. I co on mówił? On rzucał odpowiedzialność na poprzedników. On rzucał odpowiedzialność, oni nic nie mogą, na Unię Europejską. Proszę Państwa, dzisiaj nie możemy się dzielić. Dzisiaj wszyscy rolnicy musimy stać razem i nie patrzeć, kto tam popierał Platformę, kto popierał, nie wiem, PiS, SLD czy inne ugrupowania. My mamy swój własny interes, a podzielenie nas dla tych panów dobrze służy, bo my się kłócimy, a oni na nas robią interesy. I nie ma lepszych czy gorszych. Wszyscy, przepraszam i to mówię wyraźnie, są takimi samymi złodziejami i złoczyńcami. Czemu? Pierwsza rzecz. Proszę Państwa, pamiętacie, jak wycofano nam 49 substancji czynnych? Kto to wycofał? Który z eurodeputowanych się wstrzymał? No wszyscy. I Lewica głosowała, i Platforma, i PiS. Ja myślałem, że będzie troszeczkę rozsądniejszy Korwin-Mikke, ale od niego też wszyscy zagłosowali. To nam podniosło ceny produkcji, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że substancje tanie, sprawdzone, wycofano, a teraz 300-400% wprowadzono inne substancje droższe. A nasz rząd PiSu jeszcze nam w tym pomógł, bo jak mogliśmy jechać na Ukrainę i mogliśmy kupić oryginalne substancje, tyle że wiadomo, nadruki, napisy w języku ukraińskim, to połączono nam inspekcję, zrobiono nam policję, która nas za to będzie karać. Możemy iść nawet za przywóz takich środków na 2 lata do więzienia. No tak nam dobrze zrobili. A najmniejszy mandat 5 tysięcy. Proszę Państwa, no nie tego oczekiwaliśmy. Naprawdę nie tego. To nie jest pomoc. A jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, proszę Państwa, przykro mi to jest mówić, przykro, że takie mamy władze, że takich mamy polityków. Ale Zielony Ład, przepraszam, ale wprowadzili Niemcy. Przekazały projekt do największej grupy politycznej w Europarlamencie, EPP, HDC i Ludowcy. A kto w tej grupie jest? Lewica. A kto w tej grupie jest? PSL. A kto w tej grupie jest? Platforma. A kto jest szefem? Donald Tusk. I głosowali znowu wszyscy za Zielonym Ładem. Nam się Kowalczyk teraz obudził i w Waszkowicach mówi, że nie, oni nie wiedzieli, oni by protestowali. Za czym by protestowali? Jakich eurodeputowani za tym głosowali? Mało tego, żeby było śmieszniej, to oni komisarzem zrobili pana Wojciechowskiego, który wprowadza ten Zielony Ład. No on chyba nam z Marsa nie spadł. On chyba jest z PiSu. Chyba jest z PiSu, mi się tak bynajmniej wydaje. Proszę Państwa, to wszystko zakrawa o skandal. Tak nie może być. Musimy patrzeć władzy na ręce. Musimy mówić to oficjalnie. Nie może być tak, że pan Kowalczyk mówi, że kto będzie lepszy od nich. Jak ktoś przejmie władzę, to może być tylko gorszy. No proszę Państwa, co może być gorszego od niezapłaconych kredytów i od umierania w ciszy i głodnych dzieci? Co może być gorszego? Co jeszcze gorszego nas może czekać? Szanowni Państwo, ten Zielony Ład, to musicie wiedzieć, że trzeba będzie 25% gruntów wyłączyć. Już nie będzie zboża tam rosło, nie będą buraczki rosły, nie będzie rzepak, tylko jakieś tam takie rośliny mało wydajne, bo będziemy szanować klimat. Ale jak dochodowość spadnie rolnictwa, nikt nie mówi. Zielony Ład to także, proszę Państwa, ograniczenie zużycia substancji czynnych, czyli środków chemicznych, o 50%. Tylko jak to się ma do rolnika holenderskiego, który na hektar zużywa 8 kg środków ochrony roślin, a polskiego, który zużywa niecałe 2. To jak tam się 50 zredukuje, to on ma 4 kg. A u nas 2 zredukujmy, no to mamy 1 o połowę. Ale rząd z tym nic nie robi. Najprawdopodobniej dla tych państwa to jest wygodne. Rzecz inna, proszę Państwa, środki ochrony roślin są na Ukrainie. Ukraińcy mają produkcję za 1/4 te środki ochrony roślin, bo są w Polsce wycofywane, bo są trujące. Ale jak zboże po zerowej stawce celnej wpływa do Polski, polski konsument je, to zboże po tych środkach już nie jest trujące. Naprawdę.